Elo, elo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to test kół karbonowych, szosowe i teoretycznie gravelowe, chociaż no gravelowe też mogą służyć jako szosowe i szosowe też mogą służyć jako gravelowe. Zresztą widzieliście, używałem Bontragerów Aeolus Pro 51, używałem je w gravelu, bo są to dosyć solidne koła i mimo wysokiego stożka jakoś mi się one tam sprawdzały, ale o tym już robiłem osobny odcinek, jak chcecie, możecie zobaczyć. A od jakiegoś czasu jeżdżę w gravelu na Vinci GRV 44 mm, czyli 6 mm różnicy na stożku i troszkę różnicy na wadze. Waga tych Vinci GRV 44 to jest 1465 gramów na ich piastach. Waga Bontragerów to jest około 1600 i tam jest stożek 51 mm. Logicznie patrząc, no to te koła są troszkę węższe, mimo że są gravelowe, to są troszeczkę węższe od Bontragerów. I mają niższy stożek, więc zapewne stąd jest też ta różnica wagi. Jak widzicie, ostatnio robiłem dwie przejażdżki. Jedną gravelem po szosie, a drugim szosą po szosie. I w gravelu miałem te koła Vinci i opony od Wolfpacka Super Speedy, które toczą się naprawdę świetnie przy dużym ciśnieniu i na ubitych drogach. Ale ostatnio zrobiłem podobną przejażdżkę szosową i różnice w prędkościach wyszły niewielkie, mimo że w gravelu jechałem głównie na górnym chwycie i jechałem na rundzie, więc jak wiatr wiał, to i w jedną, i w drugą stronę. A jak jechałem do Poznania na szosie, to jechałem głównie z wiatrem. Tam trochę ten wiaterek motał, ale głównie było z wiaterkiem. I różnica była około kilometra na godzinę, czyli różnica według mnie dosyć niewielka. I żeby wyeliminować jakiekolwiek wątpliwości, to w pierwszej kolejności chcę sprawdzić koła, które są szybsze. W teorii te lżejsze koła, które tutaj widnieją, powinny się sprawdzić na podjeździe, który tutaj zaraz zobaczycie. To jest taka jedna nasza włocławska sztajfa na Witoszynie. Zaczyna się bardzo niewinnie, płasko i później jest takie walnięcie ponad 10%. A koła Bontragera teoretycznie powinny być szybsze na równej, prostej drodze, więc dzisiaj mam zamiar troszeczkę pojeździć w górę i w dół i na prostym odcinku. Też chcę sprawdzić, jakie mogą być błędy statystyczne, że minimum 2-3 razy będę chciał przejechać to samo na danych kołach i zobaczyć, jakie będą różnice, a będę się starał utrzymywać na płaskim około między 190 a 200 watów, a na podjeździe będę próbował jakieś tam 250, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, lecę, bo mózgi mnie zeźrą. Ja już teoretycznie odpowiedź znam po przejechaniu się, nawet już, że tak powiem, 500 metrów. Mniej więcej wiem już, jaka powinna być różnica, ale to zobaczymy. Dlatego też najpierw chcę się przejechać tymi kołami i zobaczyć, jakie będą moje subiektywne odczucia, bo to będzie pierwsza taka jazda na tych kołach w połączeniu z oponami szosowymi. A i tak w ogóle to te koła są w systemie hookless, a Bontragery są w systemie tubeless i z hooklessami jest ten problem, że do nich nie można założyć zwykłych opon dętkowych, dlatego wyciągnąłem gdzieś tam z zakamarków moje opony, które korzystałem w systemie bezdętkowym, czyli P0 Race SL. I już się cieszyłem, że wszystko tutaj będzie ładnie kompatybilne, ale podczas zakładania zauważyłem taki napis Do not fit on hookless rims. Czyli nie do założenia na cienkich obręczach hooklessowych. Sprawdziłem na stronie Zipa, które opony pasują do hooklessów i teoretycznie te nie są kompatybilne, dopiero są kompatybilne szersze. Że 26 nie są kompatybilne, a 28 są. Może chodzi o to, że po prostu opona nie może być węższa niż obręcz. Na szczęście tu jest tak, że właśnie opona trochę odstaje, a w przypadku Bontragera będzie zupełnie na odwrót, czyli będzie jeszcze dodatkowy jakby tam współczynnik aerodynamiczny.
O, siema. Heart starts beating out of my chest. Breath strains in and out. Fought this feeling long enough. Can't escape you now. Just a word, just a glimpse. I'm a soul, an eclipse overtaking. My defense is for you, the altar call for my saving. Dobra, pierwsza próba pod wiatr, 29,5, 10 minut 25, teraz będzie z wiatrem. Wiatrem 8.51. Zobaczymy jeszcze raz pod wiatr. Got a brand new feeling, take me up, need a brand new ceiling. Said you can't do, but man, you did it. Tryna live without you, like now you tripping. I love just how you. Tym razem przejazd nieco wolniejszy, 10.31, 29 średnia i 12. Teraz lecimy z wiatrem. Way too much, cause on the ground I get tired. Come reach out to me, take me higher, yeah. Dobra, tym razem z wiatrem tylko 6 sekund różnicy. Czas jeszcze zjechać i podjechać. Część pierwsza testu zakończona. Jadę zmienić kółeczka na Bontragery. Te w moim odczuciu kręcą się bardzo lekko. Na pewno czuć na przyspieszeniu, że łatwiej jest je napędzić. Wydaje mi się, że ogólnie jechało mi się łatwiej i myślę, że na plus może być różnica dla właśnie Vinci. Nawet do kilometra na godzinę, ale mogę się mylić, zaraz zobaczymy. Wiatrek jakiś jest. Wykonałem po 2 testy, żeby zobaczyć, jakie będą różnice. I to samo będę chciał wykonać na kołach Bontragera i zobaczymy. Czy to są tylko moje takie odczucia, czy faktycznie miernik mocy Impika, który mam zamontowany, czy pokaże to samo, czy jednak nie. Czas na drugą część testów. Niestety te testy są bardzo czasochłonne i wykonuję je na drugi dzień. Sama przejażdżka zajęła mi około 1,5 godziny, plus jeszcze przełożenie opon tarcz trochę mi zleciało. Na szczęście plusem jest to, że dzisiaj wieje tak samo. Więc zobaczymy, co to wyjdzie. Pod wiatr była prędkość 29, z wiatrem ponad 34. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na tych kołach. Dzisiaj pod wiatr 10 minut 19 sekund, czyli średnia 30,4, czyli dzisiaj jest szybciej.
Aczkolwiek dzisiaj pod wiatr jest mniejszy wiatr, więc jeżeli to by się zgadzało z wiatrem, średnia powinna być mniejsza. Wtedy było 34 z kawałkiem. Zobaczymy, co teraz będzie. Moje przypuszczenia by się zgodziły. Dzisiaj mniejszy wiatr, średnia 33,3, 9, 21. Dobra, czas powtórzyć test i przejść do podsumowania. No cóż, testy zakończone, wyniki zaraz Wam pokażę, bo sam do końca nie wiem co, gdzie i jak. Trochę się sprawa skomplikowała z tym, że testy były wykonywane dzień po dniu. Dzisiaj wiaterek był stanowczo mniejszy niż wczoraj, ale jeżeli tak sobie przypomnę, jakie były wyniki wczoraj, a jakie były dzisiaj, i sumując, powiedzmy, przejazdy w jedną i w drugą stronę, to wydaje mi się, że Vinci będą ciut szybsze. Mimo mniejszego aero, cięły lepiej wiatr. Więc teraz Wam wyświetlę wyniki, dokładnie ile watów, gdzie co uzyskałem, jakie były czasy, jakie były średnie na danych segmentach pod wiatr i z wiatrem. Bardzo jestem ciekaw wyniku na podjeździe, bo tam nie wiem, nie pamiętam ile wczoraj miałem, nie wiem ile dzisiaj jechałem, więc jestem ciekaw wyniku na podjeździe, ale domyślam się, że Vinci były szybsze, bo jeżeli były szybsze na płaskim, na w miarę płaskim terenie, to tym bardziej powinny być szybsze na podjeździe. Nie wiem, co myśleć o zjeździe, bo tragiczna ta ścieżka rowerowa. Niby tutaj beton, ale co chwilę krawężniki. Nie wiem, co myśleć o zjeździe, bo na zjeździe wziąłem i jechałem przez dłuższy czas z mocą 200 W i przy znaku puszczałem korby. Wczorajsze dwa przejazdy to uzyskałem tam gdzieś maksymalną prędkość w granicach 52. Dzisiaj przy pierwszym tym zjeździe już widziałem, że ta prędkość jest ciut szybsza, ta wyjściowa. I uzyskałem chyba prędkość maksymalną 54, a już za drugim razem było bardzo podobnie do wczorajszego dnia. Więc dlatego teraz Wam pokazałem taką przebitkę z tego otóż przejazdu. Podsumowując moje wypociny, odnośnie pozycji oczywiście była taka sama, czyli górny chwyt wyprostowany, nie było żadnych ugięć, nic. Ciśnienie w oponach było 7 atmosfer pierwszego i drugiego dnia. Tak jak mówiłem, koła Bontragera mają troszeczkę inny profil, bardziej aerodynamiczny. Aczkolwiek przy oponach Pirelli, teraz z tego co widzę, to te obręcze za bardzo mocno nie wystają, ale może troszeczkę. Czyli teoretycznie były bardziej aerodynamiczne. Z takich kwestii na pewno bardzo duża różnica na przyspieszaniu. Jest to bardzo odczuwalne, czyli no, teoretycznie nie przyspiesza się co chwilę, ale na jakimś wyścigu wiadomo, co chwilę jakieś zrywy, nie zrywy, to przy kołach Vinci trzeba włożyć mniej siły, aby to napędzić, więc spory plus. Więc jak dla mnie odczucia naprawdę spoko, już wiemy mniej więcej teraz, jaka jest różnica między kołami Bontragera a kołami Vinci. Z czasem trzeba będzie wykonać finalny test, który porówna rower szosowy do roweru gravelowego. Piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć ten test na tych samych kołach, czy może jednak na dwóch różnych. No. I tyle. Mam nadzieję, że test Wam się podobał i że będziecie chcieli takich testów więcej.
Jeżeli macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie w komentarzach. Będę starał się wziąć je pod uwagę. A tymczasem pamiętajcie, sub, łapa, dzwonek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.